Moje nazwisko Wawrzyniak Dawid, jestem artystą rzeźbiarzem, mieszkam w Strzelnie, w takiej wsi, która się nazywa Stodoły, w województwie kujawsko-pomorskim, i w marcu roku 2022 wygrałem konkurs, który ogłosiła gmina i miasto Połczyn-Zdrój na cykl rzeźb, których bohaterem miał być legendarny połczyński sukiennik. Historia sięga XVII wieku i tematem tej historii jest odkrycie źródeł borowych, w oparciu o które pobudowane zostały tutaj ten cały kompleks sanatoriów. Gmina zdecydowała się zrealizować projekt konkursowy z 5 propozycji, czy z 5 scen. Tej historii wybrano najpierw 3 i opracowałem 3 z tych 5 scen. Pierwsza w momencie, kiedy sukiennik odkrywa źródła i zaspokaja swoje pragnienie. Trzecia z kolei, gdzie już, że tak powiem, nie zauważył i przewrócił się w dość grząskim gruncie i odkrywa, że ma uzdrowioną nogę dzięki tym wodom. I piąta, kiedy on po prostu już w pełnej euforii woła ludzi do tego źródła i chce, żeby wszyscy korzystali z tego, zaspokoili swoje pragnienie i uleczyli się tą wodą zdrojową.